No. No i to tak, widoki od Łukasza. Warszawska, Praga, Warszawa. Słuchajcie, co chciałem tutaj powiedzieć. Specjalnie czekałem, nie chciałem nagrywać w pociągu, bo wcześniej jechałem. Zrzutka na Łukasza Podolskiego powiodła się, zebraliśmy 100%, a nawet trochę więcej, także będzie wyjazd. Jak tam? Jedziemy do Habiby. Habiba, Warszawa, bardzo często polecany lokal. Miałem już go nagrać tam parę miesięcy temu, ale w związku z tym, że średnio mi się chciało, to nie nagrałem, ale dzisiaj mi się w miarę. A teraz idziemy do cerkwi. Udało nam się wysiąść z tramwaju. Teraz trwa poszukiwanie dokładnego adresu, na którym znajduje się ten lokal gastronomiczny. I pewnie za chwilkę znajdziemy, także zaraz się zobaczymy w kebabie. Nie wiem, co jeszcze zamówić. Po sukcesie, jaki osiągnął kebab za 7 zł w tamtym miesiącu, w styczniu, który obejrzało 55 tysięcy osób, chciałem nagrać coś taniego. Ale dzisiaj chyba normalnie zjemy sobie, bo trochę głodny jestem, nie jadłem nic prawie. Dzisiaj tylko jajecznicę i kanapkę jedną, także... Tak jak widzicie, przede mną kebab Habiba. W końcu się spotykamy, bardzo często polecany lokal na mojej grupie. Kebabowa grupka ludzi lubiących kebaby. Kto jeszcze nie dołączył, to zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w tym całym przedsięwzięciu. Tam sobie polecamy różne jedzenie. Wchodzimy powoli. Tak jak widzieliście, znajdujemy się w lokalu. To nasz. Tak jak mówiłem, znajdujemy się w lokalu Habiba. Habiba Kebab Warszawa. Tutaj przed sobą macie menu. Ja zamówiłem za 10 zł kebab na cienkim cieście. Tak samo i mój kolega Łukasz, którego widzieliście wcześniej. Na cienkim, aczkolwiek za 13 zł. Za 13 zł Łukasz wziął, nie pamiętam jakie mięso, za chwilkę on powie. Pamiętam, że sosik ostry. Ja z kolei wziąłem a la baranina. Patrzymy na to z przymrużeniem oka, na samą nazwę tego mięsa. Za 10 zł na cienkim. A tak się prezentują te nasze dwa kebaby. Jeszcze, za chwilkę jeszcze pokażę tylko. Tak wygląda ulotka. Tak jak mówiłem, znajdujemy się w lokalu Habiba. Habiba Kebab Warszawa. Tutaj przed sobą macie menu. Ja zamówiłem za 10 zł kebab na cienkim cieście, tak samo i mój kolega Łukasz, którego widzieliście wcześniej. Na cienkim, aczkolwiek za 13 zł. Za 13 zł Łukasz wziął, nie pamiętam jakie mięso, za chwilkę on powie. Pamiętam, że sosik ostry, ja z kolei wziąłem a la baranina. Patrzymy na to z przymrużeniem oka, na samą nazwę tego mięsa. Za 10 zł na cienkim. A tak się prezentują te nasze dwa kebaby. Jeszcze, za chwilkę jeszcze pokażę tylko. Tak wygląda ulotka. Tak, w stosunku 10 do 13 zł prezentują mi się kebaby. Jakie mięso, Łukasz, wziąłeś? Bo mówiłem, ale... Baranina. Baranina, dobra. Także mięso mamy to same. Te samo, widzicie porównanie 10 zł do 13 zł kebab. Zobaczymy, jak smakuje. Pierwsze wrażenie, wziąwszy tego kebaba, sprasowany tam w opiekaczu. Cienkie ciasto, chrupiące. No po prostu takie, tak jak powinno być tutaj, bez żadnych udogodnień, ani bez niczego, do czego można by się przyczepić.
Tutaj widzicie nasze dwa zamówienia, jakby Łukasz to bardziej wypieczone. Może troszkę dłużej było. Więcej zapłaciłem do tego. Za 3 złote nie dość, że większy, to bardziej wypieczony. Nie, sam smak. Ja jeszcze się do mięsa nie dokopałem. Na razie tutaj widzimy kapustę czerwoną. Jest też biała kapusta. Jeszcze się nie dokopałem. Na razie sam ogórek. Mówię o kapuście, jest też biała. A. Dokopawszy się do mięsa, spróbowawszy właśnie z chrupiącym ciastem, kapustą czerwoną, jogurkiem, mięso. Spodziewałem się trochę, powiem szczerze, że czegoś więcej się spodziewałem o tych wszystkich poleceniach, jeśli chodzi o samo mięso. A wydaje mi się, że jakby takie seryjne robione. Ja wiem, że dla wielu ten kebab jest jednym z najlepszych w Warszawie, ale no spoko, bo po prostu nie jest to coś, czego nie można znaleźć w zwykłej budce dworcowej, smakowo przynajmniej. Sosik średni, mieszany, sosik mieszany, odczuwalna ostrość, to na plus. Sałatki za chwilkę zobaczymy jeszcze w środku, jak on tam się prezentuje. No mówię, nam jakoś wrażenia nie zrobił. A Łukasz, co sądzisz? Do tego mięsa też właśnie nie ma. Mięsa nie ma za dużo. I co kapucha? No, smaku nie jest najgorszy. Jak widzicie, moja kanapka akurat, jestem w połowie, dość wypchana jest mięsem. Jest mniejsza od Łukasza, nie dość, że wielkościowo, to i objętościowo jest mniejsza. Aczkolwiek moja jest wypchana w większości mięsem. Tutaj widzimy trochę kapusty, jakby to pomarańczowe, to marchewka. I co mogę powiedzieć? Mówię, mięso seryjniak. Trochę się zawiodłem na smaku. Myślałem, że będzie coś więcej, ale pochwalmy. Powiedzmy to, co na plus. Na pewno lokal. Można sobie zjeść spokojnie, usiąść, pogadać, wypić kolę. Zaraz zobaczę, czy jest alkohol. Nie ma. Akurat pan na mnie patrzy, ale mniejsza o to. Zwróciłem uwagę na mięso. Mięso przykładowo. Zwróciłem uwagę na mięso. Mięso a la baranina. Mięso mielonka. Seryjniak. Nie wiem, jaki dostawca jest tutaj, czy makro, czy jakiś inny. Aczkolwiek, tak jak mówię, mielonka a la baranina. Kurczak. Kurczak natomiast jest robiony w płatach. Widać to, jak tam panowie dużo ścieli tego mięsa, że jest ścinane. Ostrość odczuwalna, tak jak mówiłem wcześniej. Jak ktoś nie jest fanem ostrego jedzenia, to sosik mieszany w tym lokalu jak najbardziej przypadnie mu do gustu. Ostry też wcale nie jest strasznie ostry. Łukasz zamówił ostry i mówi, że nie, no snośnie, tak? No nie jest jakaś tylko rażąca ostrość. Jeśli miałbym ocenić ten lokal smakowo w porównaniu do tych wcześniejszych filmów, które nagrywałem, zapraszam teraz do oglądania tych filmów wcześniejszych, jednak oceniam słabiej niż Maszę, niż Chaty Wariata, niż FS, niż Sapko. To jest w ogóle inna liga, to jest dużo niżej. Mięso, mówię, seryjniak, smakuje jak taka mielonka z makro, czy tam z innych lokali. Smakowo z Łukaszem stwierdziliśmy, że trochę jak Faraon w Warszawie, który też tam nie jest doceniany za jakąś wybitną jakość. Kiedyś był dobry. Kiedyś był lepszy, bo znaczy lepszy na pewno niż co na filmiku nagrywałem. Na 10 jakbym miał ocenić ten kebab, biorąc pod uwagę wielkość, zadyszkę, jest to dość spory. 6. Szybkość robienia jest też na plus. No i szybko jest, dość. 6 na 10 ja daję, a Łukasz ty? 6 na 10. Może 6,5. 6,5 na 10. W tym jesteśmy w miarę zgodni. Wiem, że w Warszawie jeszcze na Maltańskiej znajduje się ten lokal Habiba. Postaram się jeszcze ten drugi odwiedzić, bo ten no, zupełnie mnie nie zachwycił. Nie wiem, czemu tak dużo poleceń było. Różnica 3 zł. Łukasz na samym końcu zauważył, że ubogo z mięsem. Na dole wypchany surówkami. Głównie kapusta. Głównie kapusta.
Ja z kolei, jeśli chodzi o mięso, zadychę, mówię, dla mnie, tak jak widzicie, cały był w miarę wypełniony mięsem. To jest kwestia może tego, kto to przyrządza, ale też nie chcę oceniać pozytywnie tylko dlatego, że był wypchany mięsem, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Kebab, dobry kebab przede wszystkim, to mięso to jest podstawa, ale ten swoim mięsem nie dość, że nie zachwycił, to nie sprawił, że chciałbym to wrócić drugi raz, chociażby na drugi test, tak jak Berlin Doner Kebab, do którego się będę wybierał. No po prostu taki średniak. Druga kwestia, za 10 zł dość spory wielkościowo, najadłem się, byłem dość głodny, wiecie, że ja umiem dużo zjeść, a był dość spory, mówię. Wyszliśmy już z lokalu. Jak wychodziłem, to jeszcze zapytałem pana, żeby mieć 100% pewność, bo tam kilka osób komentowało to we wcześniejszych filmach, gdzie mówiłem, że to jest na 80% pita, po prostu po smaku. Stwierdzałem to, a dzisiaj się zapytałem, no i na 100% dzisiaj to była pita. Chyba, że kłamał. Chyba, że kłamał, jebany. Nie, ale mówię, smakowo seryjniak. Ja daję 6 na 10. Za 10 zł spora porcja mięso, baranina. No, należy to brać w cudzysłowie, bo wiadomo, że z baraniną to nie miało nic wspólnego. I jak panowie robili, jak Łukasz jeszcze jadł, ja luknąłem i zauważyłem, że sosiki są w tych buteleczkach nie firmowych żadnych, tylko bez etykiet, ale może przelali. Ale nie, tak mówię, ten mieszany przechodził bardzo jogurtem. Czosnkowy posmak, jogurt, myślę, że jakiś troszkę majonezu, może pikantny dość. Lokal porównywany do Maszy. Do Maszy, znaczy z Maszą główne starcie miał u mnie na grupie, ale nawet bez podjazdu do Maszy, w ogóle inna klasa. Masza mi bardziej smakowała, nie wiem, jeszcze jest jedna Habiba na Maltańskiej w Warszawie, kiedyś może odwiedzę, bo chyba tamta jest lepsza. Tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, co tam ludzie pisali, że to właśnie tamta Habiba jest lepsza, ale to sprawdzimy za jakiś czas. Zobaczymy się za kilka dni na nowym odcinku.